Tutaj jest, dobra, działamy. Dobry wieczór Państwu. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy na Get Response, jesteśmy na Facebooku, na moim kanale oraz słuchajcie, na naszej stronie edufarmowej. Dobra. Proszę Państwa, ja nazywam się Magdalena Tułecka i chciałam dzisiaj Wam opowiadać o tym właśnie, żeby się online'u nie bać, moi drodzy rodzice, i jak ten online może nam pomóc, albo co w tym online'ie może być takiego fajnego. I słuchajcie, no byłam taka naprawdę pełna poweru, energii i naprawdę takiego ciepłego słowa, ale dziś absolutnie zderzyłam się ze ścianą. Zderzyłam się ze ścianą i wszystko to, co miałam Państwu do powiedzenia jeszcze dzisiaj rano, już absolutnie nie jest aktualne. W związku z tym mam nadzieję, że jakoś tak jakby wspólnie chwilę się zastanowimy nad tym, co się dzieje. Słuchajcie. No ten online dla mnie jako nauczyciela, jako właściciela szkoły językowej, no warsztatowni artystyczno-naukowej oraz mamy, no dla mnie ten online nie jest i nie był od samego początku jakimś takim wielkim przerażeniem, chociaż mam taką świadomość, że no nie każdy może sobie pozwolić na taki komfort pracy czy na taki online, na który możemy sobie pozwolić my, tak? Czyli jakby ja lubię te rzeczy, fajnie się w tym odnajduję, lubię jakieś takie nowinki różne i tak dalej. I zawsze jakby starałam się spojrzeć na daną sytuację, z którą mamy do czynienia, pod takim kątem, co my z tego możemy wziąć jakby dobrego, tak? Czyli marudzimy, narzekamy, po prostu wyrywamy sobie włosy z głowy, że wszystko jest bez sensu, wszystko jest na nie, to jest nie takie, tamto jest nie takie, tu za dużo zadają, tu za mało zadają, tu się łączą, tu się nie łączą i tak dalej, ciągle jakiś problem. Natomiast ja jakby zachęcam Was do tego, żeby spróbować znaleźć w tym coś dobrego. W tym pierwszym lockdownie, no na przykład nasi chłopcy no świetnie sobie poradzili na przykład z obowiązkami domowymi albo z jakimiś nauką nowych, zupełnie nowych umiejętności. To oczywiście nie działa tak, że wiecie, to z nieba kapie po prostu, że nagle dzieci ścielą łóżka albo gotują obiady, pieką i tak dalej. To nad tym trzeba popracować trochę i tam dopilnować swoje. Natomiast rzeczywiście ma to sens i działa, tak? Jakiś taki ułożony harmonogram zajęć i generalnie no musimy my jako dorośli mieć w głowie, co by tutaj fajnego wdrożyć w domu, czego by tych naszych dzieciaków nauczyć. Natomiast no, ten drugi lockdown, czyli to, z czym się mierzymy teraz, no jest na pewno o niebo trudniejsze dla nas wszystkich, dlatego że jakby dzieci już wiedzą, czym to się je i na co mogą liczyć, więc te, które miały totalny chill out w tym pierwszym okresie, no to teraz uważają, że to właściwie też tak będzie. No a to do końca tak nie wygląda. Te, które miały jakiś tam system i harmonogram dnia, no to jakby według tych zasad dalej jakby są, postępują i jest okej. Okay. Natomiast no, na początku tego dzisiejszego spotkania powiedziałam, że dzisiaj absolutnie zderzyłam się ze ścianą. I się zderzyłam. Słuchajcie, po prostu się zderzyłam. I o tym też chciałam Wam opowiedzieć. I może tutaj kilkoro z Was może się podzieli jakby swoimi też doświadczeniami, jak to u Was wygląda. Słuchajcie, no ja po prostu myślałam, że to tak wygląda jak u nas, nie? Czyli że przygotowujemy fajne prezentacje, mieliśmy ten czas tych kilku miesięcy na to, żeby, nie wiem, poznać nowe aplikacje, zakupić sprzęt, czy nie wiem, jakby tablety graficzne, żeby można było, wiecie, fajnie pisać na komputerze, tak, czy nie jakąś myszką, czy tam, wiecie, wszystko drukowane, tylko tabletem fajnie można notatki nanosić. Także czy ja, czy Olga rzeczywiście zrobiłyśmy przeskok milowy w tych jakby kompetencjach cyfrowych?
Natomiast no nie wszędzie to tak wygląda i absolutnie ja nie oczekuję, że to będzie tak wyglądało. Natomiast wiecie co? Temat dzisiejszy był rodzicu, nie bój się online'u, ale bym powiedziała nauczycielu, ty się bój. Nauczycielu, bój się online'u. Po prostu słuchajcie, ja dzisiaj miałam taką akurat sposobność, żeby gdzieś tam przysłuchiwać się temu, jak niektóre zajęcia online'owe wyglądają. No i powiem wam, że jakby chyba całą taką dyskusję na temat tego, czy to jest dobre, co z tego wynieść dobrego, wiecie, jak dzieci mogą skorzystać na tym, że są w online, czy co to fajnego wnosi dla rodzica, co rodzic może dzięki temu okresowi jakby zyskać, no to jakby chyba całą tą dyskusję chciałabym skoncentrować na po prostu wychowaniu dzieci. Takie prozaiczne i takie podstawowe elementy. Słuchajcie, te lekcje niektóre to jest obłęd. Ja mam świadomość tego, ile tysięcy nauczycieli się szkoli, bo jestem w niejednej grupie, uczestniczę w niejednym szkoleniu, w którym po prostu te ilości nauczycieli szkolących się, czyli tych, którzy chcą czegoś się nauczyć, jest naprawdę dużo. To jest kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli jakby w skali całego kraju, może nawet więcej, z różnych przedmiotów. I jakby to są ludzie, którzy rzeczywiście chcą jakby, wiecie, no, urozmaicić na tyle te swoje 45 minut, czy 40, czy 30, ile tam mają te zajęcia, żeby po prostu się coś działo. Natomiast wiadomo, i trzeba też do tego podejść jakby z szacunkiem, że no nie każdy w tych nowych technologiach się odnajdzie. No, taki, wiecie, tacy prawdziwi nauczyciele, jakby z białą kredą i zieloną tablicą, prawdziwi fachowcy od przedmiotu, no mogą tego online po prostu jakby zupełnie nie udźwignąć. I wydaje mi się, że to też jest tak. Taka nasza odpowiedzialność jako ludzi dorosłych, żeby jak mantra, po prostu jak zdarta płyta, tłuc dzieciakom, że tych ludzi trzeba szanować, po prostu, że tych ludzi trzeba szanować, że to są ludzie dorośli, wykształceni, no jeżeli pracują w szkole, mają ogromną wiedzę z zakresu swojego przedmiotu i no to wiecie, taka podstawowa po prostu kultura osobista wymagałaby po prostu najzwyczajniej w świecie tych ludzi uszanować. Proszę Państwa, ja dzisiaj no mówię, jestem totalnie w ogóle wybita, absolutnie, po prostu w 100% wybita z takiego, wiecie, rytmu i takiego mojego edufarmowego podejścia w ogóle do tego online'u, dlatego, że ja to bym, wiecie, tutaj wam opowiadała cuda niewidy, a tu po prostu takie zderzenie. Ja nie wiem, ilu rodziców ma świadomość, co się dzieje na lekcjach online'owych i ilu z was, nie wiem, gdzieś tam się przysłuchiwało, ale jeżeli możecie, to możecie się podzielić tutaj w komentarzach jakimiś informacjami. Czy wy w ogóle macie świadomość, jak te lekcje wyglądają? Jakby, czyli co się na tych lekcjach dzieje? Czy wy macie świadomość, jak zachowują się wasze własne dzieci na tych zajęciach? Albo czy wy pytacie w ogóle nauczycieli? Proszę panią, czy z moim synem, czy z moją córką wszystko tam jest okej? Okay? Czy ja mogę może jakoś pani pomóc? Ja mogę może jakoś zainterweniować, może coś zrobić, upomnieć, nie wiem, przegadać, pogadać, wytłumaczyć. Słuchaj, no ja wiecie, jak to wygląda, nie? Po pierwsze, dzieciaki, które się logują, notorycznie mają wyłączone kamery. Notorycznie po prostu mają wyłączone kamery, czyli generalnie w ogóle nie wiadomo, co ten uczeń po drugiej stronie robi. Wiadomo, że jeżeli jest nauczyciel taki sprawny technicznie, to on sobie z tym poradzi, bo on po prostu, wiecie, on się nie stresuje, że jeszcze tam pół godziny zostało, czy 20 minut do końca lekcji i tym online'em po prostu żyje i się cały poci, bo już nie może się doczekać.
końcówki tej lekcji, tylko on po prostu śmiga w tej sieci. Natomiast no, wiadomo, że jest olbrzymia część takich nauczycieli, którzy najzwyczajniej w świecie się tego boją, więc oni już nawet na te wyłączone kamerki nie reagują. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma wyłączoną kamerę, no to słuchajcie, no jeżeli ktoś ma wyłączoną kamerę, no to wiadomo, że nic normalnego po drugiej stronie nie robi, nie? Tylko ma, nie wiem, nogi wywalone na stole, je tutaj kanapki, pije sobie coś tam, albo świetnie się bawi grając w gry na przykład, nie? W tym samym czasie, bo jest to oczywiście świetna okazja do tego, żeby porobić coś innego. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest no, w tych młodszych klasach podstawówkowych, tych powiedzmy tam między 4 a 7. Słuchajcie, to jest tak, dzieci dużo grają, nie? Dzieci dużo grają w gry wszelkiego typu i jak sobie grają na tych różnych tam streamingach i tak dalej, no to oni po prostu ciągle dyskutują, mówią do siebie jakimiś półsłówkami, komentują i tak dalej. I tak samo jest na lekcji. I tak samo jest na lekcji i oni po prostu świetnie się bawią tym, że absolutnie po prostu nie umożliwiają prowadzenia zajęć nauczycielowi. Oni się świetnie bawią. Czyli na przykład lekcja się zaczyna, a ktoś mówi, proszę panią, mogę iść do łazienki, proszę panią, no proszę panią, hello, hello, ja chcę iść do łazienki. No proszę panią, pani nie słyszy, przecież on pytał, czy może iść do łazienki. Pani jeszcze nie zdążyła zareagować, jak już następny mówi, mogę się napić, Boże, tak mi się chce pić, ja bym się coś napił. Mogę pić, proszę panią, mogę pić. Halo, halo, tu się wysyła, no pospiesz się, bo zaraz się kończy lekcja. Nie, wysyłanie, proszę panią, mi się tu wysyła. Jakie pani ma maila, bo ja jeszcze nie wiem, jakiego pani, może pani powtórzyć? Nie, na czacie pani wyślę, co? Nie wie pani, jak się czat włącza? No tam jest takie okienko, pani włączy ten czat. No dobra, no co, nie wysyła ci się, to idź po mamę, może mama ci wyśle. O, no dobra, mamy nie ma. Słuchajcie, to jest obłęd. To jest po prostu... To jest obłęd. Oni mówią wszyscy w tym samym czasie. Dodatkowo świetnie się bawią tym, że korzystają z takich aplikacji, które podmieniają na przykład głosy, nie? Czyli na przykład pani zada jakieś pytanie i nagle mówi papież. No i wiecie, no świetnie, nie? Kabaret w najlepsze. Tylko wiecie, taki kabaret to można sobie uprawiać z nauczycielami, którzy po prostu też się w tym klimacie odnajdują. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto tego online'u się boi, no to kurczę, szanujmy tych ludzi, no bo to jakby to nie o to chodzi, żeby ich tam uszarpać. Oni też mają w tym swoim harmonogramie powiedzmy, nie wiem, 4, 5, 6, 7 czy 8 godzin. No i słuchajcie, no i po prostu jeżeli 8 godzin tak wygląda, to można sobie po prostu strzelić w głowę na koniec takiego dnia. Następna rzecz, nie? Na przykład mają coś tam przygotować, pani wysłała maila, a dzieciaki, nie, już pani, ja nie dostałem, a komu pani wysłała, a może mojemu tacie, dobra, to ja do niego zadzwonię, halo, tata, mógłbyś mi to na Messengera wysłać, o, dobra, proszę pani, no, taty się, do... i to wszystko się dzieje w czasie lekcji, rozumiecie? To się wszystko dzieje w czasie lekcji. Komentowanie siebie nawzajem, gdzie ty jesteś, ale masz to, a pokaż tamto, a co ty teraz robisz, i tak dalej. Następny element to jest przebieranki, czyli dzieci świetnie się bawią tymi wszystkimi screenami, które są dostępne, więc jeden siedzi w koronie, drugi jest jakimś tam, wiecie, żołnierzem, trzeci jest Star Warsem, czwarty jest w ogóle, nie wiem, w innym świecie. I to się wszystko dzieje w czasie na przykład tam, nie wiem, fizyki, chemii, niemieckiego, polskiego i tak dalej, nie? Czyli totalny chaos. I teraz, wiecie, ja tak sobie dzisiaj pomyślałam, no fajnie, ja tu wam chcę opowiadać, wiecie, o jakiejś wartości dodanej tego online'u, będąc jakby przyzwyczajoną do tego, jak się to dzieje u nas i chociaż i tak wiem, że jesteśmy jeszcze daleko, daleko przed takim, wiecie, ideałem, który chcielibyśmy wypracować, ale no staramy się. Natomiast no, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to, o czym wam opowiadam, to jest taki standard w większości, no takiej naprawdę, w większości klas. I teraz, ja nie wiem, no mam nadzieję, że gdzieś tam moi uczniowie też się do tego wideo, czy do tego nagrania dobiorą i generalnie coś im tam zaświta w głowie, że jednak tego typu zachowania, no to one raczej no, nie są do końca okej.
Natomiast ja bardzo, bardzo, naprawdę bardzo Państwa proszę o taką naprawdę jakąś fajną, życzliwą rozmowę z dziećmi, żeby z nimi przegadać w ogóle takie zasady, takie oczywiste, że jeżeli jest ten przedmiot, no to po prostu, że on powinien mieć tą książkę, zeszyt przygotowane przed tą lekcją, zanim się połączy, a nie w trakcie, albo żeby był zawsze na czas, a nie mówi nie, bo ja zapomniałem, nie wiedziałem, czy było, no spóźniłem się, a co, może pani powiedzieć, co było na początku lekcji i tak dalej. Słuchajcie, no nam się wydaje, że ten świat jest taki idealny, ale on nie jest. I tak jak powiedziałam tutaj w trakcie tej wypowiedzi, jeśli nam zależy, to zapytajmy, po prostu zapytajmy tego nauczyciela, czy z tym naszym dzieckiem to jest wszystko okej, czy jednak ono przeszkadza, czy nie przeszkadza, albo co możemy zrobić, żeby było ociupinę lepiej. Dobrze, słuchajcie, no to jeżeli chodzi o te lekcje, to mniej więcej jakby na to chciałam zwrócić uwagę. Drugim takim elementem, jak my możemy się przygotować, albo w ogóle usprawnić to, żeby, nie wiem, przesył tych informacji między nauczycielem a dzieckiem był szybszy. No to na pewno jakby śledzić te wszystkie kanały, jak dzienniki elektroniczne, czy zadania domowe i tak dalej, gdzieś tam zaglądać. No albo umówić się z dzieckiem, że ono jest odpowiedzialne w zależności od wieku, odpowiedzialne za te zajęcia od poniedziałku do piątku, a się umawiamy, na przykład, że w piątek to wszystko sprawdzamy. No albo cedujemy całą odpowiedzialność na dzieci, niech one sobie tam radzą. No to zależy od tego, jaki my mamy jakiś taki, wiecie, wewnętrzny system, nie? Albo co chcemy osiągnąć. Słuchajcie, jak możemy sobie jakby tutaj pomóc? Ja myślę, że takim fajnym rozwiązaniem byłoby to, że no z racji, że tak powiem, możemy się gromadzić, no to możemy sobie też pomagać na pewno. Czyli jeżeli, nie wiem, mamy czy tatów pracujących i my jednak chcemy, żeby te nasze dzieci, bo są na przykład młodsze, no przebywały po pierwsze z jakimiś innymi dziećmi, ale po drugie, wiecie, no żeby ktoś miał nad nimi kontrolę, co oni robią, no to też możemy się dogadać, że, nie wiem, dwie czy trzy osoby się spotykają w jednym domu i ten online idzie z jednego domu, jeżeli internet na to pozwoli, no ale umówmy się, że też mamy jakieś routery przenośne i tak dalej, możemy tutaj zadziałać, czyli no, jakiś taki mini socjal, o ile to jest możliwe i oczywiście bezpieczne, możemy taki mini socjal gdzieś sobie jakby we własnym jakimś maleńkim gronie zorganizować. Moi kochani, jeżeli chodzi o takie uczenie się w online, czyli to, co my w online możemy zrobić, to takich aplikacji, stron facebookowych, różnych kanałów jest mnóstwo i powiem wam, że jest ich mnóstwo z każdego jednego przedmiotu tak naprawdę. Z każdego jednego przedmiotu, jeżeli mówimy o zajęciach takich, czy z podstawówki, czy z liceum. Jest pan Belfer, nie wiem, czy znacie taki kanał. Jeśli znacie, to tutaj możecie pomachać. Pan Belfer to jest pan, który ma kanał na YouTubie i na Facebooku zresztą też i uczy chemii i ma wykłady mega, po prostu bardzo szczegółowo, fajnie rozpisane i jest taki, wiecie, taki jest przebojowy, młodzieżowy i świetnie się w tym odnajduje. Pan Belfer i pan Belfer radzi sobie z tą chemią i dzieciaki go uwielbiają, więc jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek problem z chemii, to idzie do pana Belfra. Tak samo jest z biologią, jest tam biologia z blondynką, fajne też mają kanały pani od biologii, czy z panią od języka polskiego, także wiecie, tego wsparcia naprawdę można mieć sporo, jeżeli się go tylko szuka. My mamy kanał, mamy taką grupę założoną, facebookową, mamy taką grupę, która nazywa się Bezpłatny Angielski z Edufarmą Online, taka trochę długa nazwa, ale słuchajcie, jest to taki kanał, na którym jakby dajemy nowe treści, nowe linki, dajemy też prezentacje codziennie dla podstawówki i dla liceum. Są to przeróżne zadania, takie właśnie, które wszystkie są jakby
jakby proegzaminacyjne. Czyli to jest jakby kolejna wskazówka. Co jeszcze? No na pewno my jako rodzice, no co, dzieciaki mamy w domu, prawda, no to jakby nie przeskoczymy tego. No myślę, że na pewno musimy uważać i gdzieś zadbać o to, żeby dzieciaki się ruszały i zdrowo jadły, bo niestety, ale ten czas taki na siedząco, no to on spowoduje, że tu tam się po prostu będziemy rozrastać wszerz i wzdłuż, więc zadbajmy o to, żeby po prostu poganiać, nie? Czy po lekcji gdzieś tam na dwór wygonić te dzieciaki, czy uruchomić jakiś fitness w domu. Ja myślę, że mnie tu oglądają głównie mamy, jeżeli są tatowie, to też ich serdecznie pozdrawiam. Natomiast, no słuchajcie, no może to jest czas, że trzeba się przeprosić, nie wiem, z Chodakowską albo z Lewandowską i rodzinnie gdzieś tam po prostu skakać do tego telewizora. I to jest fajne rozwiązanie. Ja wam powiem, że bo ja sama się przeprosiłam z Chodakowską na ileś tam treningów i po wdrożeniu takich treningów mój najmłodszy syn lat 6 mówi, jak ja już mówię, nie, dzisiaj nie, po prostu nie ma szans, dzisiaj nic nie robię. On mówi, no jak to, jak się przyzwyczaiło dzieci do skakania, to teraz trzeba skakać. Więc moi kochani, jeżeli potrzebujecie motywatorów odpowiednich do ćwiczeń, to dzieci będą idealne, zwłaszcza jak się wkręcą. No, możemy, jakby szukając jeszcze jakichś takich pozytywów, no to słuchajcie, no możemy sobie powtarzać, że nie wiem, nie stoimy w korkach, albo no nie tracimy tutaj czasu na dojazdy, albo na ubrania, bo jak nas zamkną na pół roku, słuchajcie, to mniej ubrań trzeba będzie kupować do szkoły. Czyli jakby, wiecie, to jest tak jak oczywiście, to jest taki śmiech przez łzy, nie? Bo oczywiście, że tylko wszyscy czekamy, żeby oni poszli do tej szkoły z powrotem. Natomiast jakby tak pół żartem, pół serio, można gdzieś tam tą swoją uwagę koncentrować wokół takich małych jakichś radości, no po to, żeby chociaż sobie odrobinę humoru poprawić, nie? Także szukamy. I teraz, moi kochani, jeżeli chodzi o ten dzisiejsze nasze spotkanie, to ja ono będzie pomału dobiegało końca, dlatego że ja nie chcę tutaj gadać w nieskończoność, będąc po prostu po zderzeniu ze ścianą. Jedna prośba, po prostu wydaje mi się, że bez takiej współpracy, ale takiej naprawdę, słuchajcie, takiej naprawdę mega współpracy pomiędzy i życzliwości pomiędzy rodzicem, nauczycielem czy dyrektorem, uczniem, szkołą i tak dalej, jeżeli tej współpracy nie będzie, no to po prostu będzie się nam pracowało, no to będzie masakra. Nie? No to po prostu będzie jakaś masakra. W związku z tym Jeżeli chcemy dopytać, no to po prostu dopytajmy. Może się tak okazać, słuchajcie, że nauczyciele w ogóle będą zachwyceni takim pomysłem, że my sobie na przykład pomyślimy, nie, za dużo tego online, za dużo tego siedzenia. Może jednak na przykład byśmy wdrożyli taki proces, że nie wiem, nauczyciel zada jakiś, nie wiem, projekt, albo wiem, że są takie szkoły, po prostu są też genialne nauczycielki, które jakby wiedzą, że ten czas spędzony przed komputerem to nie jest jakiś taki najszczęśliwszy, w związku z tym jakby zadają projektowo, czyli czy geografia, czy chemia, czy fizyka, czy angielski, jakikolwiek przedmiot tak naprawdę może być prowadzony w ten sposób, że nauczyciel zadaje do wykonania, nie wiem, jakiś artykuł albo jakiś projekt taki plastyczny, ale taki, wiecie, wokół którego trzeba się trochę narobić, czy stworzenie jakiegoś super testu do jakiegoś działu konkretnego w książce. I może można się tak umówić, że zamiast tych lekcji online, które wyglądają tak, jak już opowiadałam, nie będę tego powtarzać, że dzieci mogą się skoncentrować i skupić na takiej robocie trochę takiej bardziej twórczej, i niekoniecznie przed komputerem. Także może można się tak domówić i wtedy po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, no to wiadomo, że pracujemy z dzieciakami, jeżeli nie mamy, no to ich po prostu gdzieś tam podkręcamy i motywujemy do tego, żeby pracowali w taki sposób sami. Ja wiem, że to, czego dzieciom brakuje najwięcej, najbardziej,
to jest wsparcie i motywacja. To jest jakby, to jest dla nich najważniejsze. 2 dni temu chyba, tak, 2 dni temu prowadziłam taki live wśród młodzieży i właśnie na zadane pytanie, czego brakuje im najbardziej, czyli wiecie, po prostu tu online, tu rodzice, tu nauczyciele, którzy po prostu często też krzyczą, jeszcze się nic nie wydarzy, oni już krzyczą, po prostu są jacyś, wiecie, no, bardzo, bardzo są zestresowani. No to ci uczniowie, jak się tak skupimy też na tych uczniach, tak z drugiej strony patrząc, no to po prostu, no oni też są tacy trochę jak ćma we mgle. I brakuje im ogromnie, brakuje im takiego zrozumienia, wsparcia i motywacji. Oni by naprawdę chcieli się uczyć, tylko że czasami to jest tak, że oni sami nie wiedzą po prostu, gdzie zacząć, od czego, po co to robić, skoro i tak zaraz będzie źle albo ktoś tam nakrzyczy i tak dalej. Więc my jako rodzice po prostu dajmy im tego powera i tego wsparcia i tej motywacji na ten okres online'owy. I proszę Państwa, ja się z Państwem tu pożegnam, czyli wychowujemy i dajemy wsparcie i motywację. Tu się z Wami żegnam i mam nadzieję, że jeszcze się tutaj zobaczymy, jak ochłonę po tym zderzeniu z rzeczywistością i sobie tak dobrze przemyślę, co tutaj, jak tu można jeszcze ten temat ugryźć i co można zadziałać, a tymczasem po prostu takie zadanie domowe dla nas wszystkich, czyli jakiś dialog o kulturze osobistej przy zajęciach online i ta duża dawka motywacji dla naszych dzieciaków. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo za dzisiejszy czas, taki wspólnie spędzony. Słuchajcie, no cały czas jesteście, więc nie uciekliście, więc mam nadzieję, że Wam było miło chwilkę tutaj pobyć, posłuchać. Zachęcam do tego, jeżeli będziecie mieć taką okazję, żeby posłuchać tych lekcji, które się dzieją. No właśnie, wsparcie jest ważne. Tak, od strony rodzica. Właśnie, właśnie. Jak to wygląda od strony rodzica? Słuchajcie, ten rodzic, on naprawdę dużo może. Dużo może, tylko musi mieć sobie dużo miłości i takiego, wiecie, zrozumienia wszystkich stron, czyli siebie jako rodzica, dziecka jako dziecka, nauczyciela jako nauczyciela i tak dalej. To trzeba po prostu jakoś tak patrzeć na to całościowo. Naprawdę całościowo. Dobrze, no dziękuję, dziękuję. Tutaj sobie czytam jeszcze wasze tutaj zdania na tym webinarze przez GetResponse. I to tak miło, wiecie, to tak miło po prostu was tutaj w ogóle widzieć i na Facebooku i na GetResponse, że jest was aż tylu, którzy po prostu się też tym tematem interesują i gdzieś ten online jest im bliski. Ten online jest fajny. Online jest fajny i naprawdę, znaczy, wiecie, jest takie fajne przysłowie do tego, jest takie genialne, ja po prostu je uwielbiam, że jeżeli uważasz, że online jest bez sensu, jest do niczego, to taki jest. A jeżeli uważasz, że jest świetny i że na pewno dzieciaki dużo na tym skorzystają, to taki też będzie. Także ja Wam wszystkim życzę, no jakby jednak tego drugiego spojrzenia na online, że te dzieciaki jednak coś zyskają. Na pewno ta techniczna cała część jest taka bardzo, no tu dużo zyskają, nie? Czyli właśnie samo to przechodzenie z tych aplikacji do aplikacji, z maili, wysyłanie, przesyłanie i tak dalej. Czyli tutaj będzie taka dla nich bardzo duża wartość dodana. Natomiast, no wiadomo, że to jest jakby składowa wielu, wielu czynników. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Żegnam się i jak będę tu mieć jakieś super magiczne, nowe przemyślenia, to oczywiście nadam. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Za pozdrowienia też, słuchajcie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę.